Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowej serii. Jak widzicie, jest nowa seria, nowa simka i pewnie zastanawiacie się, o co właściwie chodzi, i już Wam wszystko wytłumaczę. Zaraz przejdziemy do grania, ale właśnie pozwólcie, że zabiorę Wam 2-3 minutki, postaram się, żeby powiedzieć Wam, co i jak z tą serią, dlaczego taka seria i jak ona będzie przebiegać. I zanim przejdę do zasad, muszę powiedzieć co nieco na temat mojego grania w Simsy. Powiem Wam, że ja przez ten cały czas, od kiedy nagrywam filmy na YouTube, praktycznie wcale nie grałam w Simsy tak rozrywkowo, że tak powiem. Oczywiście nagrywanie to też jest dla mnie wielka rozrywka, ale nigdy praktycznie nie zdarzało się tak, żebym sobie usiadła i pograła w jakąś rozgrywkę, bo tak, zawsze jak coś robię, to robię to z myślą, żeby pokazać wam. I raz próbowałam robić dla siebie prywatny save, ale to mi się szybko znudziło, bo jestem już tak nastawiona i przyzwyczajona, że z wszystkim, co robię, chcę się z wami dzielić. I ostatnio postanowiłam, że spróbuję zrobić dla siebie znowu coś, jakieś fajne wyzwanie i będę nagrywała dla was to wyzwanie oraz w międzyczasie grała sobie w to wyzwanie dla przyjemności. I zastanawiałam się, co by to mogło być, aż zobaczyłam, że jest już wreszcie tłumaczenie challenge'u Not So Berry. Nie wiem, czy dobrze to wymówiłam, bo wiecie, że zawsze kaleczę angielski, ale bardzo się ucieszyłam i stwierdziłam, że przejdziemy to wyzwanie wspólnie. I wiecie co, ja już kliknę jednak play, pokażę Wam domek, bo wiem, że nudno się ogląda, kiedy jest tylko gadanie i jeden obraz, więc niech chociaż nasza simka tutaj coś porobi. Zobaczcie z góry jej domek, bardzo mały, miętowy, ponieważ w tym wyzwaniu chodzi o kolory, także ma jakieś elementy mięty na zewnątrz i dużo mięty w środku. Także już Wam zaraz powiem, o co chodzi. Tylko jeszcze bym w sumie poprosiła może naszą Simkę, żeby tutaj podeszła. Ma oczywiście również miętowego laptopa. Ciężko w ogóle było ogarnąć rzeczy miętowe. Niektóre są troszkę niebieskawe, niektóre zielonkawe, ale uznajmy, że wszystko to jest jednak miętowy. Pokaż nam się przodem. Jeszcze nie wiem, czy powiedziałam, ale przepraszam Was strasznie za mój głos, ale jestem przeziębiona. Nie wiem, wydaje mi się, że już to mówiłam, ale nagrywam dzisiaj kilka filmów, więc nie wiem, w którym to powiedziałam. W każdym razie przepraszam za mój głos. Tutaj mamy naszą Simkę. Simka nazywa się Malwina Mint. Oczywiście Mint, dlatego że to jest kolor założycielski w tym wyzwaniu i Malwina, bo jakieś imię na M chciałam, wiecie, jako że miętowy. W kolejnych kolorach będę też starała się, żeby pierwsza literka naszego spadkobiercy, no wiecie, imię było na pierwszą literkę koloru danej generacji. W każdym razie, na czym polega to wyzwanie? Wyzwanie ma 10 poziomów, 10 pokoleń. Każde pokolenie ma inny kolor. W opisie zostawię Wam link do pięknie przetłumaczonego wyzwania. Możecie sobie tam zajrzeć i zobaczyć. Ja oczywiście tam jakieś niektóre szczególiki będę dopasowywała do siebie. I też nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli, że na przykład, bo powiedziałam, że będę grała dla przyjemności. Każde nagrywanie i granie to jest dla mnie wielka przyjemność, ale tak jak mówię, rzadko mam okazję pograć dla samej siebie. A czasem są takie dni, kiedy bym sobie po prostu siadła i chwilkę pograła. Więc stwierdziłam, że połączę to właśnie z tym wyzwaniem, ponieważ podejrzałam, że na zagranicznym YouTubie, bo wydaje mi się, że na polskim tego wyzwania jeszcze nie widziałam, ale ja też nie oglądam YouTube'a, więc jeżeli ktoś już nagrał, to po prostu, cóż się mówi, trudno. Ale widziałam, że na zagranicznym YouTubie po prostu to wyzwanie jest szalenie długie, że jedna generacja trwa nawet 50 odcinków, więc tak nie chcę. I niektóre momenty będę po prostu grała sama, a Wam pokazywała dalszy ciąg, ale kluczowe momenty zawsze będziemy przeżywać razem. I okej, jeszcze przyjrzyjmy się temu domkowi. Tak jak mówię, w każdej generacji jest jakiś dany kolor, na przykład miętowy, później chyba czerwony czy różowy. I on ma być odzwierciedlony w ubiorze i w meblach. Coś jak w wyzwaniu królewskim, tylko że wiadomo, nowocześniej. No i ja zrobiłam jej taki mały domek, na który wzięła kredyt, już Wam pokażę. W wyposażeniu jest kredyt 50 tysięcy. Mam nadzieję, że w ogóle wywaliłam bankomat. Tak, na szczęście tak. Link do bankomatu też Wam zostawię w opisie. Jeżeli chcecie linki do rzeczy, które są w tym domu i do naszej Malwiny, no to postaram się dodać w opisie. Nie wiem, czy dzisiaj mi się uda wszystko odnaleźć, bo muszę odszukać na nowo, bo jak zwykle
Jestem tak mądra, że sobie nie zapisałam, ale postaram się. W każdym razie, co jeszcze chciałam powiedzieć, że wzięłam ten domek na kredyt. O, idzie gadać z jakimś pieskiem, bo mieszkamy w miasteczku z dodatku psy i koty. Tak postanowiłam, ponieważ tutaj chyba nigdy nie grałam tak na dłużej, więc tutaj stwierdziłam, że naszą Malwinę zadomowię. Także O, cześć cześć, piesku, dzień dobry. ostrożne po... Aha, tu już się z nim witasz. O, jaki piękny. Ale to chyba nie jest bezpański piesek. Przybłęda. Pogłaszcz. Nie wiem, czy chcę tak na start, wiecie, przygarniać pieska, bo nie planowałam w sumie żadnego zwierzaka. Ale pomyślimy, pomyślimy. Na pewno damy mu może jakiś przysmak. Aha, nie mamy pieniędzy. Bo tak jak zawsze zaczynam, często zaczynam w moich seriach, zaczynam od zera. I może pora, żebym wam w ogóle przeczytała, jakie zadania są. W ogóle oczywiście każda generacja, każde pokolenie, każdy kolor ma inne zadania. Generalnie chodzi o to, żeby rozwinąć aspiracje i przejść karierę. W każdym pokoleniu jest to coś innego. W miętowej, już wam powiem, tylko sobie odblokuję telefon. Są takie rzeczy jak pierwsza generacja, mięta. Jesteś psotnym naukowcem. Baw się jeszcze z pieskiem, a ja będę tutaj. Oj, poszedł? Nie. Zaproponuj przyjaźń, a ja wam poczytam. Jesteś psotnym naukowcem, który naprawdę kocha kolor mięty. Jesteś napędzany karierą, ale wciąż masz czas na głupie psikusy i wycieczki z najbliższymi przyjaciółmi. Kochasz luksus i chcesz najlepszego dla siebie i swojej rodziny. Cechy. Tutaj możecie też zobaczyć na naszej Malwinie. Wegetarianka, zazdrosna materialistka i nikczemna pojawiło się z wyboru aspiracji dewiacji, ponieważ konieczna jest aspiracja w kolorze miętowym, aspiracja, wcielenie złośliwości, dewiacja. I karierę, jaką ma rozwinąć, to naukowiec. No i nasze zasady. Tutaj znowu widzę, przyszłaś, więc możesz, no nie wiem, może poćwiczysz coś złośliwego. Gdzie to będzie? Społeczne? Nie wiem. Sieć? Sieć? Aha. No nic. O, tutaj nawet można złożyć przez internet. Teraz widzę ten wniosek. Nie trzeba bankomatem. No nic. W każdym razie, co sobie zrobimy, to nie wiem. Sieć. Przeglądaj. Co tam sobie chcesz, kochana? Już nieważne. Rób, co chcesz. Ja czytam dalej. Osiągnij ostatni poziom kariery naukowca. Wypełnij aspirację wcielenie złośliwości. Osiągnij maksymalnie poziomy umiejętności złośliwości i logiki. Chyba potrzeba nam jakieś szachy, albo będziemy czytać książkę. Zobaczymy. Zbierz kompletną kolekcję pierwiastków. No i oczywiście ona musi znaleźć sobie męża. Ja postanowiłam, że męża znajdzie w swojej pracy jako naukowiec i będzie też musiała urodzić jakieś dziecko, które będzie prowadziło drugą generację, czyli róża. Można powiedzieć, że to taka czerwona raczej generacja. Bądź zrobię różową. Przemyślę to, zastanowię się. Bo chyba dalej nie ma różowej. Nie, jest dalej różowa, więc kolejna to będzie czerwona. Ale jeszcze tutaj pozwiedzajmy nasz domek, który w sumie dosyć mi się podoba. Oczywiście pobrałam go z galerii, ale umeblowałam go po swojemu, trochę go też przerobiłam. Tutaj jest taki duże pomieszczenie, można powiedzieć. Tu jest taki aneks kuchenny. Wszystko oczywiście namiętowo, lodówka, kuchenka. W sumie wiecie co, jeszcze nie kupiłam sobie tego alarmu, to też trzeba kupić. Jest też maszyna do lodów, oczywiście również miętowa. Mamy kosz, który wiecie, za pieniądze można wyrzucać śmieci. Tutaj jakieś mamy takie talerzyki, komodę na ciuszki, bo w sypialni nie ma na nią miejsca, półkę z książkami, jakieś świecidełka, stolik z krzesłami miętowymi, miętowa kanapa, miętowy fotel, miętowy dywan, jakieś obrazki z modów i tutaj będzie kiedyś telewizor, jak się dorobimy. Rzecz jasna. Jest łazienka w kolorze miętowym. Łazienka na początku w tym domku była tutaj, ale ja ją przeniosłam tutaj, dlatego że tu kiedyś będzie pokój dziecka. A wiecie, że ja nie lubię budować, więc mam już wszystko przygotowane. Tutaj jest taka mikrosypialnia, łóżko po prostu, dwie szafeczki, lampeczki i dwa obrazeczki, ale dzisiaj skracam szalenie. I miętowa wycieraczka do butów. Czego chcieć więcej, prawda? No i miętowy laptop, chyba już mówiłam, miętowy wazon. W każdym razie naszą Malwinę zrobiłam też taką troszeczkę pełniejszych kształtów, bo stwierdziłam, że byłoby fajnie, nie zawsze takie suchotniki robię. Czasem fajnie byłoby zrobić trochę o innej figurze Simkę, więc stwierdziłam, czemu nie. Także tak wygląda nasza Malwina. No i tak jak powiedziałam, musi pracować jako naukowiec, ale jako, że to jest pierwszy dzień, to nie będziemy jej zmuszać już do pracy, tylko coś sobie porobimy w naszym domu, żeby się zadomowiła, ponieważ dopiero co się ona tutaj wprowadziła. Oczywiście mieszkanie, dom jest na kredyt, więc będzie spłacała ten kredyt jeszcze przez długie lata. Codzienna rata to 1000,
100 i chyba teraz w aktualizacji tego moda doszło coś takiego, że trzeba oddać, wiecie, z odsetkami, nie pełną kwotę, taką jak dawniej było, kredytu jaką się pobrało, nawet w prysznicu są, zobaczcie, kafelki miętowe, tylko powiększoną o odsetki, co w sumie mi się podoba. Dobra, zrobisz sobie coś w maszynie do lodów, czy trzeba mieć pieniądze? Zaraz się przekonamy. Przyrządź lody, no właśnie. No to zjesz sobie coś na szybko. Krakersiki sobie zjesz. Co mówiłam? Aha, o tym kredycie. I to postanowiłam sobie tak, że tyle, ile ona już wypełni swoje zasady, prawda? Urodzi już dziecko i to dziecko będzie w wieku młody, dorosły i będzie ono robiło kolejne pokolenie, to połowę pieniędzy tej naszej Simki i jej męża dam temu dziecku na budowę jego własnego domu. Myślę, że to będzie fajne, tak żeby pieniądze przechodziły z pokolenia na pokolenie. Chyba, że zasady mówią inaczej, bo powiem Wam szczerze, tak dokładnie to nie doczytałam. Także zobaczymy, to się w praktyce też okaże. Dobrze, czy Ty już zjadłaś? Zjadłaś, więc wrzucimy sobie do kosza i mamy pierwsze 10 simoleonów na koncie. I nie wiem, co sobie porobisz. Słuchaj, kochana, może byś potrolowała na tych forach, tylko żebym ja wiedziała, gdzie to jest. Oczywiście, jak zawsze trzeba, to ja nigdy nie wiem. Ale może znajdę. Społeczne? Wcale nie. No nic, nieważne. Kupimy sobie jakąś książkę, może gdzieś tutaj jeszcze na werandzie postawię to do szachów, żeby sobie mogła ćwiczyć, ale to już może następnym razem, bo na razie mamy mało funduszy. No powiem Wam, że podoba mi się tu. Podoba mi się ten jej domek, podoba mi się jej laptop i ona sama. Ale oczywiście dajcie znać, co Wy sądzicie. I tak jak mówię, nie chcę tutaj nagrywać każdej chwili w tej rozgrywce, tylko takie nie tylko same istotne momenty, ale tak na przykład co parę dni czy coś takiego. Także odezwę się do Was w poniedziałek rano, kiedy to też podejmie pracę. Chyba, że możemy w sumie już podjąć pracę przez telefon. Zaraz, gdzie to będzie? O, znajdź pracę. Chyba to jest praca taka, wiecie, do której można z nią chodzić, więc też na pewno będę z nią tam uczęszczać, tak dla rozrywki. I naukowiec, dokładnie. Wzywamy wszystkich mózgowców. Czy jesteś typem kujona, który chce pewnego dnia nosić na głowie czapkę z folii aluminiowej oraz ozdobić swój gabinet wielkimi, bąblującymi zbiornikami? Naukowiec, który dowiedzie, że ma szare komórki i zdolne zmienić znany nam świat, może w nagrodę odblokować nowe stroje, takie jak kostiumy łowcy UFO oraz takie obiekty jak szpanerskie laboratorium chemiczne do tworzenia nowych wynalazków i specyfików. Okej. Okay. I do pracy pójdzie właśnie w poniedziałek, także odezwę się do Was w poniedziałek, w pierwszy dzień jej pracy. Jest 5:30, myślę, że pora obudzić już Malwinę. Niech wstaje, bo chce jeść siku. Jest też troszkę głodna, możecie zobaczyć, jaką ma piżamkę. Oczywiście, jaką też miętową, bądź miętowo-podobną. I całkiem spore ma piersi. Ale ma ona swój urok. W każdym razie, tak, załatwimy jakieś takie nasze potrzeby najpotrzebniejsze. Weźmy prysznic i tutaj jeszcze to Wam pokażę, to, że zrobiła te dwa przełomowe odkrycia naukowe, czyli czytała i te przełomy się same zrobiły, także spoko. I coś sobie zjemy, oczywiście raczej na szybko, bo na razie jesteśmy biedni, dlatego też nie możemy szastać pieniędzmi, więc jedzmy na szybko może i ogórce, to będzie takie właśnie śniadaniowe. Oczywiście się kąpię w miętowym prysznicu. I nie wiem, czy powiedziałam też to, że ja w tej serii postanowiłam nie używać zbyt wielu modów, także właściwie wszystkie mody, jakie są w tej serii, to są te mody, które widzicie w tym domu, czyli jakieś fotele, kanapy, krzesełka, laptop, no i to, co ona ma na sobie. Dlatego, że na przykład w Niebezpiecznych Marzeniach mam właśnie tak mało modów i przyjemnie się gra. Nie ma taki jakiś ścinek, chociaż ja mam naprawdę bardzo dobry komputer, bo kupiłam go specjalnie z myślą o tym, żeby Wam się ładniej oglądało, bez takich zacięć, jak miałam dawniej. No to i tak jak mam bardzo dużo modów to i bardzo dużo ludzi w danym sejwie, to zdarzają się takie jakieś, wiecie, opóźnienia czasem. Albo dziwne rzeczy, dlatego tutaj zminimalizowałam mody. Ona ma u siebie mody w domu, na sobie mody ma, ale nie jest tego jakoś bardzo dużo. Więc dobra, ty sobie szybciutko jedz. Jesteś bardzo ładnie ogarnięta, wydaje mi się, jak na początek. I do pracy idziesz za 4 godziny, słuchajcie, więc dosyć długo. Zaraz wyrzucimy sobie talerzyk, i jak sobie wyrzucimy go, to kupimy sobie może książkę.
do złośliwości, bo może. Stój, 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 nie myj tego. Nie myj tego. Dlatego, że może trzeba tą złośliwość chociaż trochę napocząć. Zobaczymy, kupmy książki. Tylko nie wiem, czy złośliwość kupić, czy. Zaraz, gdzie to są jakieś umiejętności? Tak. Czy złośliwość, czy logikę? Ale może złośliwość. Czy to leci alfabetycznie? Wygląda na to, że tak. No to zejdźmy na dół. Złośliwość tą pierwszy. Uhuhuhu, 75 simoleonów. No to tyle, to my nie mamy. Niestety. Aha, to już było opuszczone. Ale może zagadamy kogoś na drodze? I tutaj kogoś. O, tutaj ktoś idzie, ale chyba już. No właśnie, nie zawołamy. Niby mieszkamy przy takiej jakiejś drodze, ale zwierzaki się błąkają, ale żeby tak się błąkali ludzie, to niezbyt. O, tam ktoś się zbliża. Poczekamy, aż podejdzie. O, idzie. I zrobimy może tutaj zabawne powitanie. Co tutaj masz już czerwone? Różnica zdań w kwestii wychowania. Co ty tak oglądasz te fora dla rodziców? Już drugi raz widzę coś o tych fora dla rodziców. Wcześniej była zawstydzona. Chyba koniecznie chcesz być mamusią, co pewnie niedługo się stanie. A, no i koniecznie dajcie mi, kochani, znać, co sądzicie o tym, że w ogóle taka seria, połączenie mojej rozgrywki z taką serią wam się podoba. Czy w ogóle nie podoba wam się może ta seria? Może wolelibyście coś innego? Może nie chcecie, żebym wam pokazywała? Może przekaż zamyślone złe wieści? Może was to nie interesuje? Ja na wszystkie wasze sugestie oczywiście jestem otwarta. Ja będę sobie w to grała od czasu do czasu. Nie wiem, jakoś tak nabrałam takiej ochoty. Okej, zdobyłaś tą złośliwość. Więc teraz, czy trafię na laptopa? O, patrzcie, trafię. Więcej, sieć. I tak nie wiem, gdzie to jest, więc mam nadzieję, że mi powiecie. W każdym razie złośliwość już osiągnięta, wciąż jesteś głodna, więc wróć może do domu. Chodź, wróć, jeszcze zdążysz przed pracą sobie coś zjeść, masz jeszcze 2 godzinki. Którędy ty pójdziesz do tego domu? Aha, nie mam pytań. To zjedzmy coś na szybko jeszcze, może kanapka z serem i szynką, to też takie w miarę śniadaniowe. No i wyrzucimy sobie talerz, to też spoko. No i już jesteś niewyspana tak jak byłaś, no. A tak się starałam, żebyś poszła do pracy w dobrym nastroju. No nic. Czy ewentualnie taką kanapkę, nie można chyba spakować na wynos, żeby zabrać ze sobą? Chyba nie. Dobra, nie myj tego, nie myj tego. Puść to, proszę cię. Ja to wyrzucę sobie. Dobrze. Może jeszcze sobie tak sikniesz w takim razie, skoro masz jeszcze chwilę i zaraz pojedziemy tam wspólnie do tego laboratorium, czy jak to się tam nazywa, pracowni naukowej. Chyba nigdy nie pracowałam jako naukowiec, także będę miała okazję. Zobaczyć, jakie tam są właśnie zadania. Moja siostra wiem, że kiedyś grała w tą karierę naukowca i mówiła, że jej się całkiem podobało, więc sprawdzę. No i mama oczywiście Malwina ściska w dłoni swój niezawodny notatnik i szykuje się do pracy w laboratorium. Może to dziś osiągnie ten wielki przełom naukowy? Czy Malwina ma pójść do pracy sama? Czy chcesz pójść z nią? Oczywiście dołączmy. Okej, jesteśmy już. Pokaż mi się, czy zniknęły ci. Stój, może jednak jeszcze stój chwilę. Chciałam zobaczyć, czy zniknęły ci rzęsy. Zniknęły. No nic, nieważne. Będziesz chwilowo bez rzęs. Może po prostu do pracy nie wolno tuszować rzęs. Chociaż coś mi się wydaje, że tutaj jednak byłam. Nie wiem. W każdym razie mamy poznać współpracownika. Mamy ćwiczyć analizowanie. Boże, jakie tu są ściany przerażające. Może tak sobie zrobię. Choć nie lubię tak grać. I przygotuj specyfik jedzenie syntetyczne. A co ty poszłaś robić? Co to jest? Użyj. Wow! Nie, jednak nie mogę grać na takich ścianach. Muszę mieć takie. Co ty robisz w tym momencie? Nie wiem. Opatrzcie, logika jej rośnie, więc nie będzie musiała jakoś specjalnie się starać, bo logikę w ten sposób osiągnie. Czy to jest mężczyzna? To jest seniorka, technik laboratoryjny. Ja oczywiście szukam przystojnego mężczyzny, bo tak jak mówiłam, chcę jej znaleźć męża właśnie w pracy. Tutaj mamy.
Don Lotario i on jest taki nie najgorszy. Jakby tylko tak trochę jeszcze odpicować po swojemu, to byłby moim zdaniem super. Tutaj mamy oczywiście jeszcze Denisa Kim, tylko czy on ma jakąś żonę? Mąż żaden. No i dobrze. I tutaj jeszcze mamy Erika. Tylko Erik wydaje mi się, mniej mi się podoba. Także może być ten Don Lotario. Będę na niego miała po prostu w skrócie Don. I damy mu co? Przyjazne powitanie. Tylko zobaczmy, co ty tutaj jeszcze robisz, dziewczyno. No dobra, schodź z tego. Poznasz sobie współpracownika i przy okazji twojego przyszłego męża, także nie ma to jak upolować męża w pierwszy dzień pracy. Znaczy na razie go nie poderwiemy, ale powolutku, powolutku. Tylko mam nadzieję, że on w międzyczasie z nikim mi się nie poderwie. Wiecie, z czym się kojarzą te elektryczne drzwi? Z Porwana 50 pokoi, bo tam były te wszystkie drzwi. I ciągle tak pikało, kiedy przechodziłam z pomieszczenia do pomieszczenia. Cześć, przystojniaku. Siemka, siemka. No, zaproponuj szalony plan aha, bo ona jest jeszcze wegetarianką. Zobaczcie, zapomniałam o tym całkowicie. I kazała mi się szynkę rano. No pięknie, co tutaj masz pewnie o tej szynce? Nie, nie wkurzyłaś się o tę szynkę? Dziwne. Dobra, skoro już go poznałaś, czy jeszcze go nie poznałaś? O, tak, klikniemy poznaj. Tu chyba można analizować. O, syntetyzuj specyfik. Syntetyczne jedzenie. Wypij ten specyfik, aby zaspokoić głód. A dlaczego nie mogę? Bo nie jesteś głodna. Sama mądrala tutaj przyszła i zaczęła ćwiczyć analizowanie, więc dzięki, dzięki za podpowiedź. A czemu mi nie zaliczyło tego? Poznaj współpracownika, skoro poznała go bardzo dokładnie. Znaczy, może dokładnie. Oj, nie mamy go, zobaczcie. A, mamy, tylko go nie poznałam w tym stroju. Ale śmieszny. Tego to naprawdę nie widziałam. Burza mózgów. Kreator wynalazków. No nieźle, no nieźle. Pracuj nad wynalazkiem. O, to mamy w kosmicznych igrzyskach jako dekorację. Ale na pewno tego sama nie stworzyłam. Tylko pobrałam. Dobra, pogadaliście. To może byś poznała jeszcze tą współpracowniczkę. Przyjazne powitanie. Dobra, zaliczyło mi analizowanie. I teraz mamy robić burzę mózgów z robotem. Gratulujemy założenia własnej kolekcji pierwiastków. Jeśli naprawdę chcesz się popisywać, pomyśl o zakupie gablotyna, próbki pierwiastków. To sobie kupimy, bo widziałam to, że można to zakupić, ale zobaczmy, jak ten pierwiastek wygląda. Coś takiego, fajnie. I odkryła pierwszy pierwiastek i jest to oksypin. Oksypin, tak. I poproś współpracownika o metal. Też to widziałam przed chwilą. Poproś o metal. Ale najpierw burza mózgów. O, zobaczcie, wow. Ciekawa ta kariera, nie powiem. Chociaż pewnie też się może przejeść, tak jak mi się strasznie przejadła kariera detektywa, kiedy próbowałam ją rozwinąć razem z Jolą. Dlatego też, jak będę wam pokazywała, to rzadko będziemy tu przychodzić, tylko po prostu coś ciekawszego, tak myślę. I też często prosicie mnie o jakąś serię typu rodzina, wiecie, takie rzeczy, życie rodzinne, więc to myślę mogła być taka seria, ponieważ ja nie lubię zwykłych rodzinnych serii, bo mnie to szybko nudzi. Lubię wyzwania, a to wyzwanie myślę, że fajnie można je połączyć z takim rodzinnym życiem, choćby w tej miętowej generacji, dlatego że, no cóż, ona musi pracować i mieć rodzinę, no i tyle, prawda? Teraz plotkuję ze swoim przyszłym mężem. Nie wiem, czy wiesz, kochana, że to jest twój przyszły mąż, ja to wiem. Tutaj jakaś zła, jakaś zazdrosna, chyba. I poproś współpracownika o kryształ. Czy dasz mi mężu kryształ? Może byś dał brylant na palec. Ale chyba nie tak szybko, co? Więcej opcji. Ty mi nie możesz dać? Może tamta może. O, a ty możesz? Zatrzymaj się, kobitko. Przyjazne. O, co tu było? Co tu było? O, poproś o kryształ. Dawaj ten kryształ, bo zaraz się kończy mi czas w pracy, dokładnie za godzinkę. Więc jeszcze to bym wypełniła. Słabo nam poszło, słabo nam poszło.
No, ale nie jest źle. Porozmawiaj w swoim imieniu Don Lotario, no to jakżeżby nie rozmawiać. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Co tam, powiedz, Donie, lubisz robić po godzinach? Chyba się umawiać na randkę z naszą Malwiną. Jeszcze o tym nie wiesz, że to lubisz. I rozmawiaj z kreatorem wynalazków przez 10 minut. Dobra, tego mi się już nie chce robić, dlatego że i tak zaraz kończy się nasza praca, więc żartujmy o współpracownikach z Donem. Porozmawiajmy jeszcze raz o zainteresowaniach. Zobaczymy flirtuj ukradkiem. Jak to wygląda ukradkiem? Nigdy nie widziałam tego ukradkiem. No ładnie. Dobrze, pochwalmy wygląd. I co tutaj jeszcze coś było? Zapytaj o pensję, nie. Entuzjazmuj się wynalazkami, to będzie takie pasowało do nas. No, już się bałam, że się nie ucieszy, ale się ucieszył. Dobra, jeszcze go poznajmy. Dowiemy się, jakie on ma cechy. Czy jakieś już znamy? Nie, cechy nieznane. O kurczę, nie posłuchałaś mnie. Co idziesz robić? Obserwować niebo. Dobra, jeszcze masz chwilę, żeby to niebo poobserwować. O, zobaczmy, co tam jest u góry. Pomyślałam, że tylko jest pierwsze piętro. A tu nie. Jest jeszcze drugie właśnie. Oj, jest jeszcze... Nie, to był parter. To jest powiedzmy pierwsze. No i byłoby drugie, ale niestety praca się skończyła i zarobiliśmy 176, więc powoli do przodu. No i jesteśmy z powrotem w naszym domu. Stroje, zmień strój na twój codzienny. Na razie takie jakieś jeszcze w miarę nastoletnie bym powiedziała ciuchy, ale oczywiście z biegiem lat na pewno spoważnieje nasza Malwina. I co, chce ci się spać? Nie, nie zdrzemnij się. Idź no jeszcze zrobić siku. I sobie coś jeszcze, może nie wiem, może sobie ugotujemy coś po raz pierwszy, albo wiecie co, póki nie ma alarmu, to szkoda kusić losu, ale możemy sobie zrobić lody pistacjowe, a nie ma miętowych. Smak diety nie, ponieważ nie chcę jej odchudzać, a nie ma wystarczających umiejętności. No to nic, zrobimy sobie takie najbardziej miętopodobne, czyli z koloru, czyli pistacjowe. I sobie je zjemy i pójdziemy sobie spać dopiero wtedy. Także ja, kochani, będę już kończyła ten odcinek. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie. Czy chcecie oglądać taką serię, czy nie chcecie, czy wolelibyście, żebym pokazywała wszystko za koleją, ale wydaje mi się, że to byłoby troszkę nudnawe, bo tak jak widziałam właśnie na zagranicznych kanałach, pierwsza ta zielona, miętowa właściwie generacja trwała po 30-40 odcinków, więc kupę odcinków, za dużo moim zdaniem. Czy wolicie oglądać takie właśnie moje aktualizacje, kilka wybranych dni z naszą Malwiną i z Donem, jak się okazuje już w przyszłości. Także koniecznie piszcie. Piszcie, czy Wam się podoba Malwina, czy nie, czy wyzwanie Wam się podoba. Chętnie poczytam. Ja już się nie mogłam doczekać, aż właśnie sobie tutaj wejdę, ponieważ wczoraj się masakrycznie źle czułam. Nie chciało mi się już po prostu nic nagrywać i zaczęłam tak się bawić tym domkiem, coś pobierać, coś urządzać. Już się nie mogłam doczekać, aż dzisiaj właśnie wrócę z pracy i coś tutaj dla Was nagram, bo stwierdziłam, że początek, no to muszę nagrać z Wami, bo no bo jak, bo chciałam się z Wami tym podzielić. Także no, Malwina, bierz tego loda. Już skończyłaś? Już, masz to w wyposażeniu. Weź sobie porcję, weź miseczkę. To sobie schowamy do lodówki. No i tyle, kochani. Także ja Wam serdecznie dziękuję raz jeszcze. Piszcie śmiało wszystkie Wasze przemyślenia. Pozdrawiam Was cieplutko. Do zobaczenia i pa, pa.